Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Bacz, a to będzie taki dosyć szybki konkurs, jeżeli chodzi o Heroes of Might and Magic 6, ze względu na to, że kończymy serię, praktycznie zostało chyba ze dwa odcinki do wrzucenia, ja już to zakończyłem, no i wspominałem o tym, że mam pewne pamiątki z jakiegoś tam spotkania, był event odnośnie Heroesów wszystkich, nie pamiętam jak to się nazywało, w każdym razie mam coś takiego, już wam pokazuję. Coś takiego, widać? Widać, tutaj może nie zobaczycie, są autografy ludzi, którzy robili Heroesów. I tutaj jak widzicie Krak Haka, myślę, że znana postać, o monitor mi się odbija. W każdym bądź razie z drugiej strony jest Duel of Champions. O, już wam pokazuję, też są autografy, chociaż tu z jednej strony jest jeden, a na odwrocie jest od drugi. No, są dwie różne ramki, także one nie są podzielone. I to będą dwie różne nagrody i mam jeszcze, już wam pokazuję, smyczkę. Taką smyczkę z Heroesów, z zakończeniem, no tutaj takim. Można sobie to odłączyć. Zawieszka do kluczy, bądź cokolwiek innego, co tam byście chcieli. I tak, co trzeba będzie zrobić? Zastanawiałem się nad jakimś tam, nie wiem, czy intrem do siódemki Heroesów, czy coś, ale w sumie nie każdy umie to robić, a myślę, że każdy, żeby miał w miarę równe szanse, więc sobie wymyśliłem coś takiego. Ja udostępnię ten film na Facebooku, na swoim Facebooku, ten film, który właśnie będzie zrobiony. I co trzeba będzie zrobić? Ano, trzeba będzie go udostępnić na swoim profilu na Facebooku i zebrać jak najwięcej lajków pod tym właśnie udostępnieniem. To jest ważne, żeby to było to udostępnienie i lajki pod tym udostępnieniem, bo ja będę widział dokładnie, ile tych lajków jest. Także możemy się umówić, że myślę, że jeżeli chodzi o główną nagrodę, czyli kto najwięcej zbierze lajków, Krak Hak, tutaj jest multum autografów, raz, dwa, trzy, cztery chyba, pięć. Szczerze mówiąc, jakbym miał nazwiska ludzi powymieniać, to nie jestem w stanie, ale mam gdzieś zdjęcie zamieszczone i mógłbym wam pokazać nawet, kto to był. W każdym bądź razie to za największą liczbę lajków będzie właśnie ten Krak Hak, o ten, jak widzicie. Rameczki dorzucam, bo to wisiało sobie u mnie w domu, ale jako, że tam gdzieś później robiłem lekki remanent, zdjąłem to i w sumie leży i się kurzy, a może komuś się przyda, może ktoś będzie chciał mieć. Drugą nagrodę zrobimy sobie DOC, Duel of Champions. No co, tutaj jest jeden autograf i z tyłu mówię na odwrocie, to jeżeli byście wyjęli z ramki, to będziecie widzieć, tam będzie drugi autograf. No i trzecią nagrodą będzie smyczka. Myślę, że w miarę to tak, no, w miarę rozwiązań. O, tu jest, o, widać, na druki, jak sobie zobaczycie. No właśnie coś takiego, nie? W każdym bądź razie coś z tego i tak. Do kiedy robimy ten konkurs? Od momentu udostępnienia filmu, a myślę, że zrobię to już dzisiaj albo jutro. I który mamy? Mamy 10 kwietnia dzisiaj, także ja myślę, że by nie było za bardzo długo. Do końca kwietnia zrobimy chyba, nie? 20 dni. 30 kwietnia jest koniec. I tak zrobimy, czyli 20 dni macie czas, żeby przez ten czas zbierać lajków, namawiać znajomych, żeby lajkowali ten filmik. Bardzo mnie to będzie cieszyło, że ktoś to dostanie, a nie będzie mi leżeć gdzieś tam i się kurzyć. Co do odbioru. Jeżeli ktoś jest z Radomia, nie ma problemu, możemy się umówić, ja mu to podrzucę. Jeżeli ktoś by nie był z Radomia, niech da adres, ja mu to wyślę. Tyle. Też nie będzie problemu. Dobra, słuchajcie. To było chyba na tyle, no nic zbędnego przedłużania. Udostępniamy ten filmik na profilu swojego Facebooka, czyli ten filmik z mojego Facebooka na profilu swojego Facebooka udostępniamy i pod tym swoim udostępnieniem, które zrobiliście, zbieracie jak największą liczbę lajków. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.